Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Puchatek hoduje dynię. Pewnego wiosennego dnia Puchatek i Krzyś odwiedzili królika, który jak zwykle pracował w ogródku. Co siejesz, króliku? Spytał Puchatek. Nasiona dyni, odparł królik. Ja także chciałbym mieć dynię, powiedział Puchatek. Hodowanie dyń to trudna sztuka, stwierdził królik. Postaram się, powiedział Puchatek. Wówczas królik podarował kubusiowi pestkę dyni. Przyjaciele znaleźli nasłonecznione miejsce niedaleko chatki Puchatka i zasadzili tam nasionko dyni. Posiedzę tu i popatrzę, jak rośnie, powiedział Puchatek. Ależ mój kochany misiu, powiedział Krzyś, dynia dojrzeje dopiero jesienią. Musiałbyś siedzieć tu przez pół roku. Moja dynia wymaga specjalnej troski, stwierdził Puchatek, i dlatego zamierzam się nią opiekować jak najlepiej. Tylko najpierw skoczył do domu po małe co nieco. Puchatek wyniósł z chatki 4 baryłki miodu i rozsiadł się wygodnie na trawie. Uważnie obserwował miejsce, w którym zasiał dynię. Patrzył i jadł, jadł i patrzył, aż niepostrzeżenie wiosna zmieniła się w lato. W połowie lata do Puchatka wpadł w odwiedziny prosiaczek. A, jaka piękna winorośl! Zawołał na widok zielonego pędu. Ależ prosiaczku, ja nie hoduję winorośli, tylko dynię, wyjaśnił Puchatek. Puchatek dbał jak umiał o swoją roślinę. Pod koniec lata na czubku łodygi pojawił się kwiat. Miś właśnie mu się przypatrywał, gdy nadleciała sowa. Ładny kwiat, pochwaliła. Gratuluję ci, Puchatku. Ależ sowo, rzekł Puchatek, chcę wyhodować dynię, a nie kwiaty. Pozwól, Puchatku, że objaśnię ci, co tu masz, rzekła sowa. Skoro na winnym pędzie pojawił się kwiat, to wyrośnie z niego ogórek. Tak, to z całą pewnością będzie ogórek, powtórzyła z przekonaniem sowa. Ojej, Puchatek najpierw troszkę się zmartwił, ale zaraz się uśmiechnął. Ciekawe, czy ogórek dobrze smakuje z miodem. Gdy sowa odleciała, Puchatek podrapał się za uchem. Myślał, przecież królik dał mi pestkę dyni, mruczał. Skoro tak, powinna z niej wyrosnąć dynia. Dlatego dalej będę cierpliwie hodował moją roślinę. Puchatek przyniósł ze spiżarki nowy zapas miodu, zasiadł koło rośliny i obserwował, jak rośnie. Co wieczór ją podlewał, żeby nie zwiędła. Pewnego dnia zrobiło się znacznie chłodniej. Zielone liście zaczęły zmieniać kolor na złoty. Puchatek usnął. Obudził go czyjś głos. Nad sadzonką stał kłapouchy. Wyrosła ci tu zielona kulka, zauważył. Ojej, zmartwił się Puchatek. Chciałem mieć dynię, a nie jakiś ogórek albo zieloną kulkę. Nie martw się, Puchatku, pocieszył go kłapouchy. Ta kulka na pewno na coś ci się przyda. Mijały dni i tygodnie. Zielona kulka rosła i rosła, zupełnie jak brzuszek kubusia Puchatka.
Pewnego poranka miś zauważył, że na zielonej, brzuchatej kuli pojawił się rumieniec. Z każdym dniem dynia stawała się coraz bardziej pomarańczowa. Nastały zimne, jesienne dni i z drzew opadły prawie wszystkie liście. Na końcu łodygi, wyhodowanej przez Puchatka rośliny, pyszniła się ogromna dynia. Wszyscy przyjaciele Puchatka przybiegli, by podziwiać jego dynię. Patrzyli to na nią, to na misia i w milczeniu kiwali głowami. Ta dynia wygląda zupełnie jak twój brzuszek, Puchatku, wykrzyknął ze śmiechem tygrys. Oj, ty mój poczciwy misiu, powiedział Krzyś, tak bardzo dbałeś o tę dynię, że urosłeś razem z nią. Kamilka nad morzem. Nad morzem jest wspaniale, mówi zachwycona Kamilka po przybyciu na plażę z mamą, tatą i Celestynem. Najpierw idą zamoczyć nogi w wodzie, a następnie układają torby na skalę. Dzięki temu woda nie zmoczy naszych rzeczy, wyjaśnia mama, wyjmując z toreb ręczniki, wiaderka, łopatki, piłkę i stroje kąpielowe. Kilka minut później Kamilka i Celestyn mają już na sobie stroje kąpielowe i szybko biegną do wody. Popatrz, ile statków! Mówi Celestyn, wskazując małe, kolorowe statki, płynące jeden za drugim. Są piękne, każdy z nich ma flagę. Spójrz, na wyspie stoi latarnia morska. Gdy wyszli z wody, przyszedł czas na drugie śniadanie. Dziwne, ta czekolada jest słona, mówi Kamilka, oblizując palce. To sól morska, która została na twojej skórze, wyjaśnia mama. Spójrzcie, jak piękny latawiec, mówi tata. A tam jest drugi, zauważa Celestyn. Chodź, Kamilko, poszukamy muszelek, proponuje Celestyn. Kamilka wkłada misiaczka do swojego wiaderka, bierze podbierak do ryb i podąża za Celestynem. Dzieci znajdują coraz to piękniejsze muszelki. Są cudowne, zachwyca się Kamilka. Wyglądają jak skarby, dodaje Celestyn. Muszelka, którą właśnie znalazłem, będzie dla mojej mamy. Kamilka i Celestyn dostrzegają w małej zatoczce rodzinę krabów. Spójrz, mówi Celestyn, jest tata, mama i ich dzieci. Widzę też raka pustelnika w muszli ślimaka. Są tu też krewetki. Popatrz, jakie ładne. Może spróbujemy którąś złapać? Potem włożymy ją do słoika. Kamilka i Celestyn pod bierakiem do ryb starają się złowić krewetki, ale wciąż wyciągają z wody tylko algi. Złowiłam jedną, wykrzykuje radośnie Kamilka. Jakie maleństwo, to na pewno dziecko krewetki. Trzeba je wrzucić z powrotem do wody, mówi Celestyn. Masz rację, powinno być razem ze swoją mamą i swoim tatą, zgadza się Kamilka. Na pewno byłoby bardzo nieszczęśliwe w słoiku. W wodzie są też meduzy, wyglądają jak małe spadochrony. Spójrz, na piasku leży rozgwiazda, wykrzykuje Celestyn. Jaka piękna, zachwyca się Kamilka. Wygląda jak gwiazdka z nieba. A te ślady na piasku również wyglądają jak małe gwiazdki. To są ślady łapek mew, tata mi mówił, wyjaśnia Kamilka. To prawda, mówi Celestyn. Może spróbujemy złapać jedną z mew stojących na skale? Świetnie. Kiedy dzieci zbliżają się do mew, te szybko odlatują. A może zbudujemy zamek z piasku? Proponuje Kamilka. Moglibyśmy go przyozdobić muszelkami, które zebraliśmy. Wspaniały pomysł! Cieszy się Celestyn. Kilka minut później, używając łopatki, grabek i wiaderka, dzieci budują zamek. Najpierw trzeba zrobić cztery babki z piasku do budowy wież. Następnie należy przyozdobić mury zamku muszelkami. Teraz muszą wykopać fosę i napełnić ją wodą. Kamilka i Celestyn, zajęci budową zamku, nie zauważyli, że fale na morzu robią się coraz większe. Nagle Kamilka rozgląda się zaniepokojona. – Gdzie jest moje wiaderko? – pyta. – Nie wiem – odpowiada mama. – Już je widzę – mówi Celestyn. – Jest w wodzie. Wygląda zupełnie jak mały stateczek. – To wcale nie jest śmieszne –
wykrzykuje Kamilka ze łzami w oczach. W wiaderku jest przecież misiaczek! Tatusiu, ty umiesz pływać! Uratujesz misiaczka? Mogą go zjeść mewy albo ryby. Misiaczek popłynął już za daleko, mówi tata, ale zdaje się, że niebieski kuter go uratuje. Tata ma rację, mówi mama, patrząc przez lornetkę. Koło wiaderka skaczą ryby, ale ktoś na kutrze wyciąga już z wody wiaderko z misiaczkiem. Kilka minut później kuter dobija do brzegu, a rybacy pomagają wciągnąć go na brzeg. Czy mogę odzyskać mojego misiaczka? Pyta zaniepokojona Kamilka. A więc to jest twój misiaczek? Mówi rybak. Jest bardzo miły. Masz szczęście, że nic mu się nie stało. Ktoś mógłby go zaatakować. Rzadko widzi się małego misia dryfującego samotnie po morzu. Następnym razem zostawię go pod opieką mamy, ale na wszelki wypadek i tak założę mu dmuchane koło ratunkowe. Nigdy nic nie wiadomo. Karetka, Mietka. Mietek jeździ karetką razem ze swoją koleżanką Alą. Gdy on napełnia bak, Ala przygotowuje apteczkę. Wezwanie może nadejść w każdej chwili. Oboje są gotowi do drogi. Halo, nagły wypadek. Dziecko upadło i złamało nogę. Potrzebna jest szybka interwencja. Mietek i Ala natychmiast wskakują do karetki i ruszają. Mikołaj przewrócił się w szkole na przerwie. Ala założyła mu na nogę specjalną szynę. Noga musi być nieruchoma. Mietek uspokaja chłopca. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Mama pojedzie razem z tobą. Z drogi, z drogi! Trzeba przepuścić Mietka i jego karetkę, która pędzi na sygnale do szpitala. W mgnieniu oka Mikołaj jest już w szpitalu. Jego mama dziękuje Ali i Mietkowi, a oni muszą już wracać. W każdej chwili może zdarzyć się wypadek i trzeba będzie szybko pomóc. Miko przyznaje się do winy. Miko wie, że w domu nie wolno grać w piłkę. Chce jednak ze swoim przyjacielem dowiedzieć się, czy nowa piłka dosięgnie sufitu. Sprawdzimy to! Zaproponował Miko. Tylko jeden raz, dobrze? Uwaga, gotowi, start! Mała gumowa piłka odbija się aż do samego sufitu, a potem spada prosto na ulubiony wazon mamy. Piękny, żółty w czerwone kropki. Bęc! O nie! Krzyczy przerażony Miko. Co powie mama? Chodź, Mimiki! Woła Miko. Musimy szybko posprzątać kawałki szkła. Mimiki ma jednak inny problem. Leży w samym środku rozlanej z wazonu wody. Ach, jeszcze i to, rozpacza Miko, ratując przyjaciela. Zawsze muszę robić wszystko sam. Miko sadza Mimiki na kanapie, kwiaty wstawia do dzbanka na kawę, a potem przynosi szczotkę i ściereczkę. Ostrożnie, żeby się nie skaleczyć, zamiata szkło i wyciera do sucha podłogę. Szufelkę ze stłuczonym szkłem chowa pod łóżko. Wiem, co zrobimy, woła nagle Miko. Powiemy, że przyszedł jakiś złodziej i ukradł ten piękny wazon. Mimiki zamyka oczy ze strachu. Miko też drży na samą myśl o złodzieju. Nie, wzdycha Miko. Musimy wymyśleć coś innego. Nagle przyjaciele słyszą, jak otwierają się drzwi. Mama wróciła, woła Miko przerażony. Mocno przytula do siebie Mimiki. Co teraz zrobimy? Gdy mama wkłada zakupy do lodówki, powoli uchylają się drzwi do kuchni. Miko zagląda do środka i mówi cienkim głosikiem. Mamo, muszę ci coś powiedzieć, tylko nie krzycz. Jesteś jeszcze za mały, żeby mogła na ciebie krzyczeć, uspokaja go mama. Miko opowiada mamie o piłce, o wazonie i o kałuży wody, ale o Mimiki nic nie wspomina. Szkoda, wzdycha mama. Wazon tylko pękł. Czy całkiem się potłukł? Dopytuje. Przyniosę go, woła Miko i znika. Po chwili Miko wraca z Mimiki i kawałkami szkła. Mamo, spójrz, co się stało, mówi Miko. Ojej, kiwa głową mama. Czy to już wszystko? Nie, nie wszystko, wyznaje Miko. To moja wina. Jesteś teraz zła? Nie, mówi mama, jestem tylko trochę smutna, bardzo lubiłam ten wazon, to była pamiątka.
Może da się go skleić, zastanawia się Miko i razem z Mimiki zabierają się do pracy. Udaje im się posklejać wszystkie części, ale wazonu nie można już napełnić wodą. Ten wazon już nie nadaje się do kwiatów, mówi ze smutkiem Miko. Ale może przecież być czymś innym? Zeskakuje z krzesła i biegnie do swojego pokoju. Popatrz, mamo, te cukierki dostałem od babci. Daję ci je, a wazon będzie teraz twoim ulubionym pojemniczkiem na słodycze. Mama się uśmiecha. To dobry pomysł, mogę w nim przechowywać cukierki na pocieszenie. Jak myślicie, mogę zjeść jednego? Oczywiście, woła Miko. Wszystkie są twoje, mamusiu. Zaczekaj, wybiorę mój ulubiony. Żółty w czerwone kropki. Auto Artura. Artur ma bardzo ładne auto, więc kiedy jedzie nim na miasto, to nie parkuje byle gdzie, lecz na parkingu, każdy wie. Na brud i błoto bez wątpienia od myjni nic lepszego nie ma. Szoruje pojazd nasz czyścioszek, jak pięknie auto lśni, spójrz proszę. Uwaga, Arturze, światło czerwone. Piesi przechodzą na drugą stronę. Spójrz, policjant, groźna mina, auto przed przejściem się zatrzyma. Dzień przed wyjazdem w długą trasę. W warsztacie sprawdza rzeczy masę. Napełnia bak, pompuje opony, na drogę jest już zabezpieczony. I jadąc wreszcie na wakacje, razem ze swoim pieskiem Gackiem, w swym samochodzie urodziwym, Artur naprawdę jest szczęśliwy. Motor Marka. Motor Marka jest żółto-czerwony. Chłopiec kocha go jak szalony. A dzisiaj musi wyglądać wspaniale, bo Marek bierze na przejażdżkę Alę. Na drodze Marka mija Maniek. Machają sobie na powitanie. Lecz dłużej koledzy nie rozmawiali, bo Marek nie chce się spóźnić do Ali. Wreszcie spotyka się Marek z Alą, ale dziewczyna mówi nieśmiało, że po raz pierwszy na motor wsiada. Nie bój się, Marek jej odpowiada. Marek do baku wlewa benzynę, gdy Ala się wita ze swym kuzynem. A może razem byśmy ruszyli? I wszyscy na to się ucieszyli. Po drogach małych oraz dużych jeździli podczas tej podróży. Ala cieszyła się, że może jeździć tak z Markiem na motorze. Taksówka Romka. Romek od lat jest taksówkarzem. Codziennie, kiedy skończy pracę, zjeżdża do stacji obsługi swojego kolegi Artura, żeby umyć samochód i zatankować. Dzień Romka zaczyna się od kursu na dworzec kolejowy. Podróżni czekają już na postoju taksówek. Do samochodu Romka wsiada urocza dziewczyna. Romek chowa jej walizkę do bagażnika i ruszają w drogę. Romek zawozi dziewczynę pod wskazany adres i kurs jest skończony. Pora poszukać nowego klienta. Nie trwa to długo. Na skrzyżowaniu jakiś pan macha, żeby Romek się zatrzymał. Taksówka parkuje przy chodniku. Nowy klient bardzo się spieszy. Zaraz ma samolot, na który nie może się spóźnić. Romek go uspokaja. Zna mnóstwo skrótów, którymi można bez problemu dojechać na lotnisko. Romek jest naprawdę najszybszym kierowcą. Klient jest zadowolony, zdążył na czas. Wysiadając z taksówki uśmiecha się i mówi: brawo, panie Romku, ta taksówka to prawdziwe Ferrari.